Pomnóżmy 4 razy 2012 albo nie, uprośćmy sobie zadanie i pomnóżmy 4 razy 201. Tak jak widzieliście w poprzednim filmie, zapiszę większą liczbę na górze. Pamiętajcie, że to tylko jedna z wielu różnych metod obliczania zadań z mnożeniem. Czwórkę zapiszemy poniżej w kolumnie jedności, jeszcze znak mnożenia i krecha oddzielająca wynik. Mnożymy tutaj liczbę jednocyfrową razy liczbę trzycyfrową, ale możemy to zrobić tak samo jak poprzednio, kiedy była tu na górze liczba dwucyfrowa. Najpierw mnożymy czwórkę razy jedynkę. Wiemy, że 4 razy 1 równa się 4. Zapisujemy czwórkę pod kreską w pionie jedności. Teraz mnożymy naszą czwórkę razy cyfrę z górnej liczby na miejscu dziesiątej. Mamy tutaj 0. 4 razy 0 równa się 0. I zapisujemy wynik tutaj w miejscu dziesiątek. I na koniec mnożymy czwórkę razy dwójkę z pozycji setek. 4 razy 2 równa się 8, ósemka tutaj i mamy wynik 804. Dlaczego taki sposób mnożenia działa? Pamiętajcie, że kiedy mnożymy 4 razy 1, to po prostu jest czwórka i mamy ją tutaj. Ale kiedy mnożymy 4 razy, to 0. Czyli 0 dziesiątek, to mamy w wyniku 0 dziesiątek i to jest to 0. A kiedy mnożymy czwórkę razy tę dwójkę, to oznacza to w rzeczywistości 2 setki, bo ta dwójka znajduje się na miejscu setek i 4 razy 2 setki równa się 8 setek. Czyli kiedy zapisujemy odpowiednie liczby w odpowiednich kolumnach, to po prostu mówimy, że 4 razy 201 to dokładnie to samo co 4 razy 200, co równa się 800, dodać 4 razy 0 dziesiątek, co równa się 0 dziesiątek, dodać 4 razy 1. Co równa się 4, czyli 800 dodać 0, dodać 4, równa się 804.